Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy trzeci wykład nagrywany w czasach zarazy, czyli bez publiczności, ale bez łamania rozporządzeń rządowych. No więc przypominam, cośmy zrobili poprzednim razem. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś Lagrangian. No co to jest Lagrangian? No to jest taka funkcja, już robimy te rachunki w teorii pola, to znaczy dla całek wielokrotnych, czyli mamy jakąś zmienną zależną, jakieś pole, prawda? I Lagrangian jest zależny od wartości tej zmiennej zależnej, od jej pochodnych, któreśmy oznaczali w ten sposób, to jest pochodna cząstkowa. No i oczywiście może zależeć też od samych zmiennych niezależnych, które oznaczamy tutaj x lambda, to są współrzędne. No ta zależność jest jakaś taka inna, punkt po punkcie, prawda? I co myśmy zrobili? Myśmy obliczyli taką banalną tożsamość, mianowicie, że wariacja tego L, przypominam, co to jest wariacja, prawda? To chodzi o to, że te funkcje i ich pochodne są zależne nie tylko od zmiennych niezależnych, no, które tutaj traktujemy jako współrzędne na czasoprzestrzeni, ale również od jakiegoś parametru deformacji, który nazwaliśmy sobie epsilon. No i to jest po prostu różniczkowanie po tym parametrze, prawda? Różniczkujemy po parametrze, no więc wszystko jest oczywiste. Obliczyliśmy, stałkowaliśmy przez części i wyprowadziliśmy taką tożsamość, że to jest dl po defi minus taka dywergencja dl po d fi mu razy delta fi plus człon brzegowy, jak to się mówi, to znaczy pełna dywergencja. Dlatego człon brzegowy, że jak to wszystko scałkujemy po jakimś obszarze, no to właśnie pełna dywergencja da nam człon brzegowy, więc tutaj będzie d mu. No i tutaj jest dl po d fi mu delta fi. Proszę Państwa, teraz tak. Wprowadzamy nową pomocniczą zmienną, którą oznaczyliśmy p mu. P mu. No i wtedy to wszystko tak wygląda, dl po d fi minus dywergencja tego pędu razy delta fi, no i plus d mu, a tutaj jest p mu delta fi. No i teraz mówiłem Państwu, prawda, że jak różniczkujemy, w związku z tym, jak różniczkujemy teraz nie samo L, ale całkę po jakimś obszarze dnx, tutaj, prawda, mówię n, na ogół w naszym przypadku n będzie równe 4 i to będą czasoprzestrzenne zmienne, ale to wszystko można abstrakcyjnie w dowolnej przestrzeni. W szczególności bardzo ważne są teorie optymalizacyjne, kiedy ta całka jest całką trójwymiarową po przestrzeni, prawda? No to jest co? To jest pewna całka objętościowa. Plus pewna całka brzegowa.
gdy Jakub Bernoulli rozsyłał swój problem brachistochrony, no on był związany z stawkami pojedynczymi, prawda, ale to zasadniczo niczego nie zmienia, to rozwiązanie polegało na tym, że należało szukać czegoś optymalnego, a zatem takiego, że ta wielkość znika przy zadanym warunku brzegowym. No to warunek brzegowy powoduje, że na brzegu wariacja fi znika, w związku z tym mówimy, no ten człon jest nieistotny i w związku z tym, żeby to wszystko było równe zero, to po prostu otrzymujemy tutaj równania Eulera, które dzisiaj się nazywa, no oczywiście, gdy Jakub Bernoulli negocjował rozwiązanie tego problemu z tymi pięcioma geniuszami, to nie było jeszcze ani Eulera, ani Lagrange'a. Ale obecnie nazywa się te równania równaniami Eulera, Lagrange'a. Natomiast ja Państwu pokażę, że nie wolno zadawać warunków brzegowych w teoriach dynamicznych, po prostu nie wolno tego robić, jest to czysty absurd, za chwilę to zrobimy. I w związku z tym powiedziałem Państwu, że są dwie możliwości, dwie różne filozofie patrzenia na zasadę wariacyjną. Jedna jest właśnie taka, filozofia brachistochrony. Człon brzegowy jest nieistotny, prawda? Skreślamy go i wtedy równania polegają na tym, że to ma być równe zero, czyli po prostu o te równania muszą być spełnione. Natomiast ja powiedziałem nie. Nie, inaczej. Jak mamy Lagrangian, to interesują nas tylko takie konfiguracje pola, które, prawda? No bo tutaj spośród wszystkich możliwych konfiguracji pola z zadanymi wartościami brzegowymi wyszukujemy te, które spełniają równania pola. A inna filozofia, którą bym nazwał w odróżnieniu od tamtej, którą nazwałem filozofia brachistochrony, bym nazwał filozofia teorii kontroli, to jest taka, mówimy, nie, nie, nas interesują wyłącznie te pola, które właśnie spełniają te równania. W związku z tym a priori my to wyrzucamy. No i teraz, proszę Państwa, nasze, a właśnie, to zero to było w tamtej filozofii, a teraz dl wcale nie jest zero, tylko delta L równa się, no właśnie to, cośmy wypisali jeszcze inaczej, no bo jak różniczkujemy iloczyn, to albo to różniczkowanie padnie na P, czyli d mu P mu, i tutaj jest delta fi, albo też padnie właśnie na ten drugi człon, czyli plus p mu, delta fi mu. Oczywiście przemienność różniczkowania po zmiennych przestrzennych i po epsilonie, no po prostu jest oczywista, prawda? I w związku z tym, jak mamy Lagrangian, no to właśnie patrzymy na to jako na taką funkcję generującą tak zwaną relację symplektyczną. Pochodna Lagrangianu po fi jest równa temu, a pochodna Lagrangianu po pochodnych fi jest równa temu. No i teraz, proszę Państwa, pokazałem, że Lagrangian równy minus jedna druga kwadrat gradientu funkcji skalarnej fi generuje nam równania falowe, prawda? Czyli to jest odpowiednie temu, że D'Alembertian fi ma być równe zero. No i teraz, proszę Państwa, chciałem pokazać na tym prostym przypadku, jak
Absurdalną rzeczą jest, zakładamy, że nie, że my najpierw ustalamy warunki brzegowe, a dopiero potem z tego wysnuwamy informacje na temat równań pola. No więc, proszę Państwa, przykład. Ja to zrobię na najprostszym przypadku, mianowicie równania falowego w dwóch wymiarach. No więc napiszmy d2 fi po dt kwadrat minus d2 fi po dx kwadrat równa się 0. No to proszę Państwa, powtórzę to, co już robiłem w poprzednim semestrze, ale to jest rachunek niezwykle ważny i pouczający i to każdy powinien się temu bardzo długo przyglądać. Mianowicie wprowadzamy nowe zmienne, mianowicie zmienną u równą t plus x oraz zmienną v równe t minus x, prawda? No i teraz co to jest operator d po dt? No w tych nowych zmiennych to on się da wyrazić poprzez d po du i d po dv. No i jakie są współczynniki? No proszę Państwa, to jest wzór na zamianę zmiennych, taką prostą akurat tutaj. To jest du po dt oraz dv po dt, prawda? No i z kolei d po dx, no to też się rozkłada w tej nowej bazie d po dv. No i oczywiście jakie są współczynniki tego rozkładu? No du po dx plus dv po dx. Prawda? Jak chcę zróżnicować po x coś, co zależy od tego x tylko poprzez u i v, no to najpierw różniczkuję po u, a to u po x, no i potem po v, a to v po x. No to proszę Państwa, jak my spojrzymy na to, to du po dv jest 1, dv po dt jest 1, czyli to jest du po d, oj, przepraszam, bardzo Państwa przepraszam. To jest suma po prostu tych operatorów d po du plus d po dv. Natomiast tutaj jedna pochodna jest ujemna. dv po dx jest minus 1, czyli to będzie d po du minus d po dv. No to proszę Państwa, ten operator d2 po dt kwadrat minus d2 po dx kwadrat, no to jest po prostu kwadrat tego operatora minus kwadrat tego, prawda? Czyli to jest d po du plus d po dv do kwadratu minus ten dolny operator d po du minus d po dv. No proszę Państwa, ponieważ te operatory komutują ze sobą, to obowiązuje wzór na kwadrat sumy, prawda? Czyli to będzie kwadrat d po du, ale tu też będzie kwadrat d po du. To się odejmie. Kwadrat d po dv i tu kwadrat d po dv odejmie się i tylko zostaną te podwojone iloczyny. Tu będą dwa z minusem, ale to, czyli to jest 4 razy druga pochodna mieszana po du po dv. No i w związku z tym widać, przepraszam, tak, tu jest kwadrat. Czyli zostanie taka druga pochodna mieszana, no to jest rzecz, którą wielokrotnie tutaj powtarzałem. I teraz, proszę Państwa, pomyślmy sobie, czyli to równanie jest równoważne temu, że
Druga pochodna mieszana po du, po dv tej naszej funkcji fi ma być równe 0. No dobrze, to myśmy takie równanie rozwiązywali bardzo prosto, no ale w tej chwili skoncentrujmy się na tych warunkach brzegowych. Proszę Państwa, weźmy sobie to scałkujmy to równanie po takim prostokącie zmiennych u i v, prawda? Czyli no będzie 0, no bo całka z zera to jest 0. Czyli jeśli funkcja fi spełnia równanie falowe, to całka od a do b po d u z całki od C do D. Oj, przepraszam. Po DV. No z tego zera, mianowicie drugiej pochodnej po DU DV ma być równe 0. No ale proszę Państwa, ten całkę przecież można wykonać, bo całka z pochodnej to jest przyrost funkcji, prawda? Czyli tak, drugą całkę, pierwszą całkę zostawiamy, to znaczy pierwszą w sensie napisu, a drugą w sensie kolejności wykonywania DU. A co to jest to? No to jest wartość, jak to scałkujemy po V, to zostanie pierwsza pochodna dφ po du wzięta w granicach takich, prawda? No to co to znaczy? Że to jest wzięte w punkcie u, a pod względem v jest w punkcie b minus dokładnie to samo wzięte w punkcie u, a tutaj w dolnej granicy c. No i proszę Państwa, ale to znów jest pochodna po u, to jeszcze raz można to stałkować. Czyli to jest tak. Po pierwsze, wartość samej fi, no b jest bardzo Państwa przepraszam, pomyłka. Ta górna granica w zmiennej v to się nazywa d. O, d i c. A teraz całkujemy to po u, to dostajemy fi w górnej granicy pod względem u, czyli w punkcie b, no i jak było w d, to jest minus fi w dolnej granicy, czyli a, d. No a jak to całkujemy, no to będzie minus i znów wartość w górnej granicy, czyli minus fi, górna granica to jest b, a tutaj dolna ciągle dała C, no minus minus będzie, czyli będzie plus wartość w punkcie A, C. No dobrze, jak to wygląda, proszę Państwa, jak to wygląda, jak to są osie X i T, no to osie U i V, jak wyglądają, no to u rośnie w tę stronę, a v rośnie w tę stronę, prawda? Czyli myśmy całkowali po takim prostokącie w tych zmiennych, czyli takim prostokącie, prawda? O, narysujmy go sobie tak. Po takim prostokącie. No to zobaczmy, proszę Państwa, co to jest. B i D to są górne granice w obu zmiennych. No to to jest ten punkt. I ten wartość funkcji φ w tym punkcie wchodzi ze znakiem plus. A i C to są dolne granice, czyli tam, gdzie u i v jest najmniejsze, czyli to jest ten punkt.
I wartość funkcji w tym punkcie też wchodzi ze znakiem plus. A pozostałe dwa punkty to są wtedy, kiedy jeden ma górną granicę, drugi dolną i oba te punkty wchodzą ze znakiem minus. Prawda? O. Czyli jeżeli funkcja fi spełnia równanie falowe, to dla każdego takiego prostokąta zbudowanego z linii zerowych taka wartość, suma czterech wartości funkcji na rogach, przy czym dwa przeciwległe są z plusem, a dwa przeciwległe, a tamte pozostałe z minusem, no jest równa zero. Dobrze. No to był taki lemat. No i teraz, proszę Państwa, rozważmy sobie na przykład taki obszar V, że tutaj zarówno w T, jak i V, jak i w X to są, ma ten sam rozmiar. No to proszę Państwa, jak wezmę sobie dowolny punkt na tej górnej ścianie, to wartość tej funkcji fi w tym punkcie, no wraz z tymi trzema pozostałymi punktami spełnia tę tożsamość, że to jest równe tożsamościowo zero. Co to znaczy? To znaczy, że jak znam wartość fi na trzech ścianach, to już wartość na czwartej ścianie jest, musi być wyrażona, prawda? Musi, na przykład, który to jest ten górny? Górny to jest BD, czyli to jest równe minus temu, prawda? W związku z tym pomysł, żeby zadawać dowolnie wartość na brzegu, no jest zupełnie absurdalny, bo jak się zada dowolnie, to na ogół nie będzie rozwiązania tego problemu. Nie istnieje taka funkcja fi, która by spełniała równania pola, w tym przypadku równanie falowe, i jednocześnie spełniała te warunki brzegowe. Notabene, jakbyśmy już wcelowali w ten wiąz, innymi słowy zadali te warunki tak, żeby ta tożsamość była spełniona, to rozwiązanie nie jest, absolutnie nie jest jednoznaczne. Dlaczego? Dlatego, że to już antycypując, a nie, właściwie nie antycypując, ci z Państwa, którzy chodzili na ten mój wykład w pierwszym semestrze, to wiedzą, że jak znamy warunki początkowe, prawda, czyli fi, ale też to pi, które w tym przypadku jest równe fi kropka, oraz warunki brzegowe, to już wszystko można wyliczyć. No to proszę Państwa, to jak my znamy tylko trzy takie, no i to znamy, ale to jest obliczone, no to nie ma szans, żeby wyliczyć jednoznacznie. Jeszcze jedną funkcję z warunków brzegowych można sobie dowolnie zadać. Także widać, że tych rozwiązań jest bardzo dużo. Także nie ma żadnych szans na to, żeby jakoś warunek brzegowy dla tego równania w jakikolwiek sposób był, jak to mówią matematycy, dobrze postawiony. On jest źle postawiony, koniec, kropka. Notabene ci z Państwa, którzy chodzili na mój wykład ze szczególnej teorii względności, to przypominam, że kiedyś wygłosiłem taki wykład, który został nagrany pod nazwą hiperboliczne a eliptyczne równania. Proszę Państwa, i bardzo Państwa przekonywałem, że warunek początkowy dla równania eliptycznego, dla równania Laplace'a na przykład, jest źle postawiony i w ogóle nie ma o czym mówić. No i tak to jest. Dla teorii pola, które są eliptyczne,
warunek początkowy jest nonsensowny, a trzeba zadawać warunek brzegowy, a dla teorii dynamicznych, które są opisane właśnie takimi równaniami dynamicznymi, z kolei warunek brzegowy jest absurdalny i nie ma w ogóle o czym mówić. Czyli ten mój przykład, o którym bardzo często się zapomina i ciągle mówi się zupełnie bezpodstawnie o zadawaniu warunków brzegowych, no, proszę potraktować jako jakąś taką agitację na rzecz tego spojrzenia na zasady wariacyjne, no, opartego o tę filozofię relacji symplektycznych, prawda? No, czyli napiszę tutaj jeszcze raz dl, które zależy od fi i od pochodnych fi, tej zależności od explicite, od zmiennych niezależnych. Nie muszę tu wypisywać, bo ona po prostu sobie jest, ale nie występuje w tych rachunkach. Taki Lagrangian generuje teorię pola zgodnie właśnie z tym równaniem P mu delta fi. O. Proszę Państwa, gdyby to było nie jedno pole skalarne, tak jak było tutaj, ale ono by miało jakieś jeszcze swoje wskaźniki, niekoniecznie czasoprzestrzenne, może jakieś tensorowe, może jakieś jeszcze bardziej skomplikowane, to nic by się tutaj nie zmieniło, to te współczynniki tutaj by tkwiły, to tutaj jeszcze byłyby te składowe, prawda? Ale wtedy to ten pęd by miał jeszcze tutaj jeden składnik i trzeba było sumować, bo ponieważ zwracam uwagę na to, że jedno z tych równań polega na tym, że pochodna Lagrangianu po fi mu była równa na p mu. No i gdyby to było nie jedno pole fi, ale wiele różnych pól, to byśmy po różnych jego składowych różniczkowali, no i wynik takiego różniczkowania numerowali znów tym samym wskaźnikiem k, prawda? O. I to już, to jest uniwersalny wzór na wyprowadzenie równań pola z zasady wariacyjnej. Jeszcze może na taką rzecz zwrócę uwagę, że no, ja sobie tak lekką rączką pisałem, proszę Państwa, całkę po V z L, D, N, X. No ale żeby na ogół można by sobie było myśleć, no gdybym na przykład zmienił układ współrzędnych, to Państwo wiecie, że przy zamianie zmiennych jakiś tam wyznacznik musi wychodzić, no to wtedy już nie byłoby, jakbym zmienił układ współrzędnych na jakiś układ D, N, Y, no to pytanie, czy to się równa. No, gdyby to był skalar, to by nie było równe, czyli cała nasza zasada wariacyjna by była do niczego, bo by zależała od wyboru układów współrzędnych, prawda? A nasz główny ból głowy w
tym semestrze polega na tym, żeby wypisywać wzory, które nie zależą od wyboru układów współrzędnych. To znaczy, można używać obiektów, które zależą od wyboru układów współrzędnych, ale trzeba mieć jasną filozofię tego, jak to się wszystko transformuje przy przejściu do innego układu współrzędnych i w szczególności jakieś wnioski, które chcemy wyciągać, no nie mogą być zależne od układów współrzędnych, no bo wtedy byłaby katastrofa. Proszę Państwa, czyli my byśmy chcieli, żeby to było równe. No ale skoro tak, to L nie może być skalarem. Czym jest L? No proszę Państwa, nie będę tutaj bardzo się nad tym rozwodził. Mam nadzieję, że Państwo jakieś elementy tej całej filozofii na jakimś wykładzie liznęli. Po prostu L jest gęstością skalarną. Nie jest... Często fizycy mówią tak, nie, nie, L to jest skalar, ale żeby to nie zależało od układów współrzędnych, to my tu jeszcze wstawimy pierwiastek z wyznacznika, z jakiejś metryki i wtedy to już jak się zamienia układ współrzędnych, to L się nie transformuje, ale za to ten element objętości się transformuje, w ten sposób to się tam mnoży przez wyznacznik, to się dzieli, więc w sumie jest dobrze. Proszę Państwa, można tak robić, ale w teorii względności to jest słabo, dlatego że tam nie mamy jakiejś a priori metryki. Proszę Państwa, w szczególnej teorii względności tak. I właśnie ja sobie tutaj uprościłem sprawę, powiedziałem, pracujemy w układzie współrzędnych lorentzowskich, no to wtedy metryka jest ustalona, minus, plus, plus, plus i wtedy rzeczywiście może mnie nie bolić leć głowa o te prawa transformacji. No to ja tylko powiem, że ja wolę, żeby ewentualny ten pierwiastek z wyznacznika, z metryki, ożenić z tym L-em i innymi słowy, żeby to L nie było skalarem, a było gęstością skalarną, prawda? I wtedy taka równość jest dobra. Proszę Państwa, jeszcze chciałem tylko zareklamować, bo fizycy bardzo często bardzo się boją pochodnych cząstkowych, prawda? D, mu, fi, k. Och, to jest strasznie niebezpieczne, bo przecież jak mamy na przykład pole tensorowe, no to pochodna cząstkowa na ogół nie jest żadnym obiektem tensorowym. Jak się ją liczy w układzie współrzędnych prostokątnych, no to bardzo dobrze, ale jak przejdziemy do jakiegoś krzywoliniowego układu, no to to jest jakiś bardzo brzydki obiekt. A tak naprawdę on nie jest brzydki, proszę Państwa. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ten obiekt, rzeczywiście ten obiekt sam nie jest niczym sensownym, natomiast kolekcja informacji o samym polu i jego pochodnych cząstkowych jest bardzo pięknym obiektem geometrycznym, który się nazywa pierwszy jet cięcia odpowiedniej wiązki i może na koniec powiem tak. Te wzory, które tutaj wypisuję, są niezmiennicze. One się transformują tak, że jak zamienimy układ współrzędnych, czyli to mu będzie inne, bo będzie teraz liczone nie względem układów współrzędnych x, mu, a względem jakiegoś innego układu współrzędnych, to ten wzór po przetransformowaniu będzie dokładnie tak samo wyglądał. No zamiast tego mu będzie miał te nowe współrzędne, na przykład alfa i będzie wszystko tak samo wyglądało. Proszę Państwa, także nie należy bać się pochodnych cząstkowych, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby te równania były niezmiennicze
nie, żeby równania, które tutaj widzą, no w jakimś sensie to, co tu napiszę, one są niezmiennicze, ale chcielibyśmy, żeby one się często składały do jakichś tam pochodnych kowariantnych, no i tak to jest. Czyli na razie, póki co, tylko Państwu reklamuję ten wzór jako właśnie pięknie niezmienniczy względem wyboru układów współrzędnych. No i proszę Państwa, teraz powinienem podać jakiś inny przykład, zanim przejdę do teorii grawitacji, no to znamy na razie póki co jedną taką teorię pola, mianowicie teorię pola skalarnego opisywanego równaniem falowym, no, którą potrafiliśmy z tego Lagrangianu, o którym Państwu dzisiaj mówiłem, potrafiliśmy wyciągnąć te równania pola. Dlaczego Lagrangian? Dlaczego Lagrangian? No, głównie dlatego, że równania, które można wyprowadzić z Lagrangianu, no mają taką właśnie piękną strukturę, że to jest jak gdyby właśnie taka teoria kontroli, prawda? Jak to zapiszemy, to będzie tak. D alfa P K alfa delta fi K plus P K alfa delta fi K alfa. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie na termodynamice uczono Was takiego wzoru, że różniczka energii wewnętrznej to jest praca plus ciepło, prawda? TdS. To jest bardzo podobna struktura. Mianowicie mamy zbiór czterech wielkości fizycznych, objętość, ciśnienie, entropia i temperatura. I prawa fizyczne są całkowicie opisane przez pewną funkcję, która jest funkcją tworzącą. Ją można na wiele sposobów te równania wypisać. Żeby je wypisać, to trzeba wybrać jako połowę tych zmiennych parametry kontroli, a pozostałe będą parametrami odpowiedzi, prawda? I cała ta fizyka polega na tym, że to ta funkcja generująca mówi nam, jak parametry kontroli, prawda, parametry odpowiedzi reagują na zmianę wielkości parametrów kontroli. No to nie jest wykład z termodynamiki, więc nie będę jakoś bardzo głęboko w to wchodził, ale jest to bardzo piękna matematyka, która niezwykle mocno upraszcza całą strukturę. Każdy by chciał, żeby podstawowe prawa fizyki no, były tak piękne. No i właśnie jak je wyprowadzamy z Lagrangianu, to właśnie tak jest, prawda? Mianowicie tutaj jako parametry kontroli wybieramy no właśnie to, co było przed chwilą, ten pierwszy jet pola, który jest parametryzowany wartościami pola i jego pierwszymi pochodnymi, a parametry odpowiedzi to są te pędy oraz ich dywergencje. No i to formalnie tak wygląda. Póki co nie będę drążył tej matematyki dalej, ale
No, jak się wypisuje równania, to jakby tak posadzić kogoś, powiedzieć mu, no, grawitacja, przynajmniej w tym obrazie, jaki Państwu przedstawiłem, jest zadawana przez 40 takich funkcji, lambda, mu, nu, no to wymyśl jakieś równania zapewne drugiego rzędu. No to Boże drogi, no strasznie dużo można napisać tych równań, ale no w szczególności chcielibyśmy, żeby te równania były geometryczne, żeby one miały jakiś sens, jakoś sensownie się transformowały przy przejściu, przy zamianie układów współrzędnych. No i okazuje się, że bardzo dobrze jest spojrzeć na to zadanie właśnie w ten sposób. Zamiast myśleć, ach Boże drogi, jakie by tu równania, to powiedzieć, ach Boże drogi, jaki tu by Lagrangian napisać. I wtedy okazuje się, że wszystkie te własności tych równań, rozmaite ich symetrie i tak dalej, zamiast żeby tak oddzielnie pisać 40 równań i potem sprawdzać, czy one są spełnione, to na początku one są spełnione, jeśli ten Lagrangian spełnia jakieś właśnie własności symetrii. Innymi słowy, po to wprowadzam tutaj tę zasadę wariacyjną. Notabene Hilbert też właśnie w ten sposób postąpił, tylko że ta zasada, którą ja Państwu tu najpierw przedstawię, jest inna niż zasada Hilberta, ale potem oczywiście udowodnimy, że to podejście jest równoważne. Czyli zamiast pisać równania i martwić się, żeby one miały jakieś własności, to mamy wymyśleć tylko jeden Lagrangian. Zależny od czego? No cóż, na razie pole grawitacyjne to są te gammy, prawda? No i ewentualnie jego pochodne, mu kappa. No i teraz wymyśl człowiecze taki Lagrangian, który zależy od tych wielkości i ale tak, żeby ten Lagrangian był jakąś, spełniał własności jakiegoś, no jakiejś niezmienniczości względem wyboru układów współrzędnych. I proszę Państwa, antycypując to, co zrobimy w dalszym ciągu, chyba jeszcze nie dzisiaj, powiem, że przy przyjęciu pewnych założeń jakościowych, jak to ma wyglądać, to odpowiedź jest jedna. Nie ma tutaj wiele możliwości. Taki Lagrangian, który da się napisać i żeby spełniał, no nie tylko to, co tu powiedziałem, ale jeszcze pewne własności takie symetrii, o których będę mówił, to odpowiedź na to jest jedna. Nie ma więcej. Także proszę Państwa, to nie jest tak źle z tymi równaniami Einsteina. Po prostu jak się przyjmie pełną filozofię, to już nie możemy sobie wypisywać byle jakich równań, tylko już trzeba, no oczywiście podstawą tej filozofii to jest to, że to mają być równania, które da się zapisać w takiej właśnie postaci. Gdy Einstein próbował te równania napisać, to jeszcze tak nie za bardzo sobie uświadamiał tego. Natomiast już Hilbert to już miał świadomość, że sensowne równania pola wyprowadza się z Lagrangianu. No dobrze, to zrobimy przerwę wobec tego.